Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium są słowa prawdy. Razem ze mną w studium biorą udział Waldemar, Anna, Waldemar, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, szczególnie w modlitwie chcemy prosić o Jego prowadzenie, Jego mądrość, aby to Słowo było przekazane tak, jak jest napisane, dla chwały Bożej i dla dobra błogosławieństwa tych, którzy nas słuchają. Ukochany Ojcze, my w tej chwili będziemy rozważać Słowo Twoje. Dlatego tak bardzo zapraszamy siebie, abyś był razem z nami, aby te słowa prawdy, różne rady były nie tylko tematem dzisiejszego studium, ale żeby przyświecały nam w życiu codziennym, abyśmy mogli nimi dzielić się z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi, żebyśmy mogli je również wyżywać w naszym życiu codziennym. Błogosław ten czas nas tutaj na miejscu, jak i wszystkich, którzy nas słuchają. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nie muszę podkreślać, że studium Słowa Bożego dzisiaj jest bardzo ważne. Bo cóż ważniejsze nad prawdę? Słowa prawdy. Możemy na wstępie też zapytać, no co to jest prawda w takim razie? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Proszę bardzo. Co jest prawdą? Ja myślę, że to pewien absolut, który jest odnośnikiem do wszystkich innych myśli, do wszystkich innych filozofii, do wszystkich innych idei. Jest odnośnikiem, jest czymś jak azymut, według którego kierujemy się, ustalamy inne wartości. Prawda więc jest czymś takim najważniejszym, absolutnym. Tak. Tu przypominamy sobie to, co miało miejsce ponad 2000 lat temu, kiedy Piłat zapytał Jezusa Chrystusa, co to jest prawda. Tak, dlatego, że filozofia, cała filozofia, te tomy filozofii próbują odpowiedzieć na to, co to jest prawda. Różne opinie są i dlatego Piłat Chrystusa zapytał, a co to jest prawda? No, na innym miejscu Jezus Chrystus powiedział, jam jest prawdą. Ten, który nas stworzył, ten, który jest Bogiem Wszechmogącym, wszystko widzącym, wszystko wiedzącym, jedynie On jest w stanie nam powiedzieć, co to jest prawda, albo też objawić tą prawdę. Mamy Słowo Boga, no i Słowo Boga jest prawdą. No dobrze, skoro mamy prawdę, objawioną prawdę, to jak mamy teraz tą prawdę poznawać? No i to jest bardzo ciekawe. W tym 22 rozdziale tak. Są pewne rady, jak do tego się zabrać. Po pierwsze, trzeba słuchać uważnie, ze zrozumieniem. Ale teoretyczne wiadomości nie wystarczą. Trzeba to przyjąć i wprowadzić, że tak powiem, w życie. Tu takiego używa sformułowania, zachowasz je w swym wnętrzu.
w 18 wierszu 22 rozdziału. Czyli wykorzystanie w praktyce. No i jeszcze trzeci etap, dzielenie się tym. Tym, tak, co wiem, czego doświadczyłem, czego jestem pewny, dzielenie się tym z innymi. Tak. Tam jest taka ciekawa myśl w 18, w przypowieści Salomona, 22 rozdział, 18 wiersz, druga część tego wiersza, 18. Gdy je będziesz miał zawsze gotowe na swoich warkach, abyśmy przekazywali tym, którzy o tą prawdę pytają. Czyli musimy sami poznać tą prawdę, a następnie na podstawie poznanej prawdy, a powiedzieliśmy, gdzie ta prawda jest, kto jest tą prawdą, no, gdy ludzie będą pytać, abyśmy byli gotowi odpowiedzieć. Nie według tego, co my myślimy, jakąś naszą prawdę, ale prawdę zaczerpniętą z źródła prawdy, którym jest Słowo Boże. No i jeszcze jest tu zwrócona uwaga, tak, na cel tych wszystkich działań, tych wszystkich trzech, tak, etapów. 19 wiersz, część druga. Abyś swoją ufność pokładał w Panu. Tak. Tego, czego się nauczysz, to, co będziesz robił w swoim życiu, czym się będziesz dzielił, to ma służyć temu, aby mieć zaufanie do Boga Stworzyciela. Tak. Jest coś niezwykłego w tym, że kiedy poznajemy prawdę, to wówczas jakby nie sposób jest używać jej w niewłaściwym celu. Są rzeczy niezwykle prawdziwe, niezwykle piękne. One automatycznie stwarzają pragnienie jakby zastosowania. Autentyczna prawda powoduje, że chce się realizować tę prawdę, być w niej, brać udział. I wówczas jest coś świętego w tej prawdzie i nie szasta się tą prawdą. Ponieważ wielu ludzi mówi, moja prawda jest taka o tym i tym, prawda? Wielu ludzi sądzi, że mają jakąś prawdę. Niektórzy mówią, że ilu ludzi, tyle prawd. No nie, to nie jest prawda właśnie. I te różne pomysły na to, jak mądrościami różnymi rzucać, nijak się ma do tej świętej prawdy. Więc pytanie, po co używać teraz tej mądrej prawdy, prawda, którą poznajemy? No tylko po to, żeby realizować to, co Bóg nam mówi, bo wtedy ona pasuje do tej świętości. Tak. Każdy próbuje jakąś swoją prawdę przekazać, w jakim celu, abyśmy jemu zaufali. Nie? No, nie chcę tutaj za obszernie odnosić się do tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Jest tyle różnych kandydatów. No i przedstawiają jakąś swoją prawdę po to, abyśmy jemu zaufali. A Słowo Boże mówi, że prawdę tą, która jest objawiona przez Boga w Piśmie Świętym, ma prowadzić, abyśmy jemu bezgranicznie zaufali. Tak. A jeżeli możemy ufać innym ludziom, to przede wszystkim w takim celu i w takim sensie, że oni przedstawiają nam tą prawdę, która jest prawdą tą uniwersalną. Tym absolutem, jak Waldemar powiedział. Tak. Różne myśli są w tej prawdzie. Nawet już wiele myśli przestudiowaliśmy. Jeszcze wiele przestudiujemy w tym kwartale. Ale no, nie wszystkie rzeczy, nie wszystkie rady. A przede wszystkim są też rady, jak mamy odnosić się do biednych, do drugich ludzi, a zwłaszcza do tych biednych, do tych pokrzywdzonych. To w ramach tej prawdy objawionej również są rady i warto to jak najbardziej podkreślić. No i co
Słowo Boże, czy Rady Boże na ten temat mówią. Możemy nawet to odczytać. Chociażby 23 rozdział i 10 wiersz. Przesuwaj dawnej granicy, nie wchodź na pole sierot. Tak. Chociażby w naszej literaturze polskiej są przykłady tych sporów o miedzę. Tak. Ile to waśni, kłótni było, kiedy ten silniejszy, orał trochę więcej, żeby kosztem tego słabszego. Nie przesuwaj dawnej granicy, nie wchodź na pole sierot. Nie krzywdź. Tak jest. To jest raz, a w tym 22 rozdziale, wierszu 22 i 23 też są piękne myśli. Aniu, może przeczytasz je? Tak, tutaj jest informacja, że Pan broni ich sprawy, ale 22 wiersz, właśnie wcześniejszy, nie okradaj nędzarza, gdyż jest nędzarzem, nie depcz ubogiego w sądzie, gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia życia tych, którzy ich krzywdzą. Pierwsza część jest jakby dla każdego z nas. Nie rób krzywdy komuś, kto jest niżej położony od ciebie, może tak, kto ma niższy status społeczny, bo za nim stoi Pan. Mhm. W jaki sposób praktyczny w Piśmie Świętym, szczególnie w pismach Starego Testamentu, jest to przedstawione? Jak Bóg troszczył się o biednych, o nędzarzy? No i teraz to, co Bóg przeznaczył dla nich, to nie zabieraj, nie kradnij, bo to tak, nie okradaj nędzarza, a nędzarz to zwykle to jest ktoś, który niewiele ma, tak, bo nic nie ma, nawet nie ma mu co ukraść. Ale Bóg zagwarantował, szczególnie w takiej ciekawej księdze, w księdze Ruty jest to praktycznie przedstawione. Tak. Kiedy były żniwa, należało zostawiać kłosy, nie do końca ścinać, nie do końca to zbierać, również w winnicach owoce. To miało być takim zabezpieczeniem dla tych, którzy nie mieli tych winnic ani pól uprawnych, aby też mogli się pożywić. Tak. Czyli jeżeli teraz gospodarz to wszystko zabierał, bo to moje pole, to do mnie należy i zboża, i wszystkie kłosy, i owoce. To już było okradanie wtedy. To już było chociaż okradanie. To było moje. Tak. To było słusznie, to było moje, ale to było okradanie, czyli branie czegoś, co jest dla nich przeznaczone z woli Bożej. Tam jest ładnie powiedziane, że w Starym Testamencie już te zasady są w dalszym ciągu, powinny być w jakiś może inny sposób, ale realizowane. Że to jest dla wdów, sieroty, którzy nie mieli żadnego, i dla zwierząt polnych, dla ptactwa polnego. To jest przeznaczone. Widzimy, jak mądre zasady były w Piśmie Świętym i jak Bóg potroszczył się o to, a jak się znaleźli ludzie, którzy zabierali to, co Bóg dla nich nie przeznaczył, to ich okradali. Jest taki opis też w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus szedł z uczniami pomiędzy polami i to, co w zasięgu ich ręki było, i były na przykład zboże dojrzewające, mogli je rwać, te kłosy, kruszyć sobie i jeść. Ciekawe, że oskarżono ich o to, że sabat mucili to, a nie że sięgnęli po to. To nie było kradzieżą. Ale były o wiele ważniejsze zasady dla ratowania ubogich. Na przykład, jeżeli ktoś z powodu długów popadł w niewolę, tak. To były lata jubileuszowe, to były lata sobotnie, takie sabatowe, które pozwalały na to, żeby uwolnić tego człowieka od wszystkich długów, kiedy już nie miał żadnego sposobu na wyjście, to mógł liczyć na ten rok jubileuszowy, kiedy umarzane były wszystkie jego długi. Dzisiaj tego już nie ma w świecie. Tu jeszcze mamy jedną historię Dawida. Dawida, który zabrał żonę Uriaszowi.
Dopuścił się przestępstwa, dopuścił się grzechu. Czyli w tym momencie, jeżeli zabieramy coś, co nie należy do mnie, to jest grzechem. Jeżeli to zabierasz, to nie należy. Ja tak mogę z własnego przykładu powiedzieć. Ja się wychowałem w ciekawej miejscowości, w ciekawej wiosce, gdzie Pismo Święte było drogowskazem w tej wiosce. I ojciec mi mówił, jak wracasz ze szkoły głodny, idziesz przez ogrody, no bo ścieżka prowadziła. Jeżeli są owoce, co leżą, już spadły z drzewa, leżą na trawie, to możesz zabrać. Nikt ci kłopotu nie będzie robił. Tylko pamiętaj, żebyś nie wychodził na drzewo i nie strząsał tych owoców. A więc też było jakieś prawo, że mogę skorzystać z czegoś, co już było na ziemi, i to nie było jakimś kradzieżą, przestępstwem. Szkoda, że dzisiaj te różne prawa nie są przestrzegane. Myślę, że trzeba jeszcze to prawo interpretować na nasze czasy współczesne. Dzisiaj mamy tendencję do tego, żeby być kimś ważnym, docenianym, być gwiazdą, być cool, jak niektórzy to mówią, prawda? A jeśli ktoś jest nieco biedniejszy, jeżeli mniej wykształcony, to się pogardza taką osobą. I zapominamy o tym, że właśnie za takimi ujmuje się Bóg. Tak. Że się zapomina o tym, że w momencie, kiedy stajesz wobec ubogiego, niewykształconego, nie dającego sobie być może rady w życiu, często ktoś mówi, nawet słyszałem w telewizji nie tak dawno, to po co tyle dzieci ma, prawda, i teraz cierpi biedę. No to jest bardzo nieuprawniona jakaś wypowiedź, ale za nimi, za tymi biedakami właśnie, za tymi, którzy mają te kłopoty, stoi Bóg. Więc z kim ty stajesz oko w oko, prawda, i się wynosisz? Przecież obok niego jest Bóg, który będzie go chronił. Bogacz i nędzarz spotykają się, Pan stworzył obydwu. 22 rozdział, 2 wiersz. Tak jest. Jeden i drugi należą do Pana. Tak. I jednemu i drugiemu Pan przeznaczył pewne rzeczy. Tak. Co tu jeszcze możemy podkreślić, że jeżeli ktoś, czy z racji wykształcenia, czy urodzenia i tak dalej, jest wyżej postawiony, a za tym idą większe korzyści materialne, to żeby pamiętać, słuchaj, masz więcej po to, żebyś się dzielił z tymi, którzy nie mają tych możliwości. To jest bardzo ważne również i dzisiaj. A wręcz odpowiedzialność za tych, którym powinien właśnie dbać o nich. Tak. No, mamy jeszcze wiele innych cennych myśli w tym słowie prawdy. A mianowicie, żeby nie zazdrościć, a szczególnie nikczemnym. No co to jest zazdrość, jakbyśmy mieli tak to określić? To zwykle trapi pewnie biedniejszych. Na przykład poprzedniemu, o ile bogaci pogardzają ubogimi i nie chcą z nimi, i raczej myślą o tym, w jaki sposób głupiego i biednego oszukać i z niego ostatnie soki wycisnąć, o tyle ten biedniejszy zwykle zazdrości temu, który ma więcej, prawda? Tylko pytanie, jakim sposobem on dochodzi do tych dobrobytu. Są tacy, którzy uczciwie zdobywają majątek i trzeba pamiętać, żeby źle nie sądzić i nie osądzić niepoprawnie, bo może być ktoś bogaty, niezwykle uczciwy i za nim stoi także Bóg, który pomaga mu, właściwie odpowiedzialny z tym majątkiem, a z drugiej strony są ludzie, którzy mają piękne, wspaniałe rzeczy, ale nieuczciwie i ich koniec będzie fatalny. Tak, to już w poprzednich lekcjach mówiliśmy, że ktoś jakoś tak szybko zdobywa nieuczciwą drogą, jaki tego będzie efekt. Ania jeszcze chciała podkreślić. Tak, zazdrość jest to chęć posiadania. I tutaj w przypowieści Salomona w 23 rozdziale 17 wiersz może odczytamy, bo on jest przeznaczony do tego pytania. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Co jest ważniejsze, to
bojaźń Pana. Tak. 24 rozdział i pierwszy wiersz. Nie zazdrości złym ludziom. Nie pragnij ich towarzystwa. Tu jest rozgraniczenie, bo zazdrość może czasem prowadzić do pewnych sukcesów. Motywować do rozwoju. Tak. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, nie zazdrości złym ludziom, nie pragnij ich towarzystwa. I później w 20 wierszu tego samego rozdziału zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych gaśnie. A już w poprzednich rozdziałach czytaliśmy, że droga sprawiedliwych coraz jaśniej świeci. No i ja wolałbym mieć taką lampę, która się nie wyczerpuje w miarę używania, nie świeci coraz słabiej, tylko coraz mocniej. Więc chciejmy mieć takie właśnie lampy. Zły nie ma przyszłości. Jego lampa gaśnie. Ja bym spytała, kto to jest ten zły? To jest ten, który w nielegalny sposób chyba zdobywa albo sławę, albo pieniądze i dlatego takich nie mamy, z takimi nie mamy przebywać. Tak. Ja myślę, ani im zazdrościć, ani z nimi nie przebywać. Proszę bardzo, Waldemar. Ja myślę, że także ci, to chciałbym powiedzieć w kontekście dzisiejszych czasów, współczesnych czasów, powiem więcej, dotykający naszego polskiego społeczeństwa. My jesteśmy społeczeństwem bardzo głodnym sukcesu. My jesteśmy społeczeństwem spragnionym dóbr, którego na Zachodzie jest mnóstwo, a myśmy żyli tą iluzją wiele lat wcześniej, prawda, i oczekiwania. Dzisiaj jest chęć szybkiego wzbogacenia się. To prowadzi do tego, że często ludzie na krawędzi prawa, albo często nie wiedząc nawet o tym, kiedy przekraczają to prawo, zdobywają. Może nie ma w nich złej woli ostatecznej, jakiejś całkowitej takiej, ale to pragnienie tego szybkiego wzbogacenia się już samo w sobie jest złe. Jeżeli popadnie się tylko w jeden najmniejszy problem, to potem już powstają cały łańcuch konsekwencji raz nawet małej nieuczciwości. Wtedy już to jest, potem zamienia się w nikczemność. No. Ta zazdrość może prowadzić do kolejnych kroków. Zazdroszczę, chcę chęć posiadania, a więc kradzież, a to może pociągać kolejne zabójstwo, więc nie zazdrość nikomu. Dlatego tu jest podkreślone, nie zazdrość nikczemnym. Może że ktoś mnie motywuje do pilniejszej pracy, do nauki, to w tym nie ma nic złego. Natomiast nikczemnym nie zazdrość. Warto by zacytować słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan, 5 rozdział, 20 wiersz. Żeby za wszystko Bogu Ojcu dziękować. Z wdzięcznością okazywać wdzięczność za wszystko. Za to, czy mam chleb, czy mam jeszcze bardzo dużo do chleba. Za wszystko dziękujcie. Ta wdzięczność uchroni nas od zazdrości, od tych kolejnych, od tej złej zazdrości, od tych kolejnych kroków, które będą nas nakręcały tę złą spiralę, a w konsekwencji nasza lampa gdzieś tam zgaśnie. Oby nie zgasła. Tak jest. Dobrze. W tej księdze prawdy, no bo na początku podkreślaliśmy, że prawda jest u Boga, Bóg jest prawdą i Bóg w natchniony sposób objawił tą prawdę. Nawet w stosunku do takich, powiedziałbym, normalnych, codziennych rzeczy. To nie tylko te wielkie rzeczy zbawienia, ale podkreślił również, jak mamy korzystać z dóbr, co mamy spożywać, aby to było dla nas błogosławieństwem, tym, do czego to jest przeznaczone. Możemy nawet przeczytać 23 rozdział od 29 po 35. Jest to tak piękne, że to warto oczywiście, znaczy tak mądre, że to warto przeczytać. Proszę bardzo. Kto mówi biada? Kto mówi ach? U kogo jest kłótnia? U kogo skarga?
Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przysiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało. Tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę. Tak. Bardzo obrazowy tekst. Bardzo obrazowy. Tak mi się zawsze wydawało, że to pisał ktoś, który tego doświadczył i widział, jakie to złe było. I pod natchnieniem później daje rady. No, proszę bardzo, co na temat tych tekstów chcemy powiedzieć? Że nawet co? Nawet nie patrz. Nawet nie patrz. No. Co więcej jeszcze tam jest podane? No, co nie czytaliśmy? Wiem, czy tutaj jest poruszony pewien problem. No, jeżeli na przykład ludzie ciężko pracują, nawet pracują podwójnie, że się tak wyrażę, na jedną pensję, dzisiaj się tak często mówi w naszym kraju, to później przeżywają stresy. I na załatwienie tego stresu, rozładowanie tego stresu, no jedzą pączki, dużo pączków na przykład, albo ciastek, albo lodów. Albo jak na przykład chłopak zdradzi dziewczynę, no to ona wtedy musi pójść do ciastkarni i zjeść tam spory torcik, prawda? I tak dalej. I potem okazuje się, że przybiera na wadze, popada w kolejny stres i tak dalej. Czy to ma coś związek z tym, czy nie? No to jest przede wszystkim podkreślone w tym 23 rozdziale od wiersza pierwszego, no aż po ósmy. Też to przeczytajmy. Gdy zmożnym zasiądziesz do stołu, uważaj pilnie, co masz przed sobą i przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. Nie pożądaj jego łakoci, bo to jest pokarm zwodniczy. Nie truć się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Nie spożywaj chleba człowieka zawistnego. Nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Mówi on do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. I jeszcze ósmy wiersz. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowa. Tak. W tych wierszach, które czytaliśmy ze Słowa Bożego, są dwa zagadnienia. Może nie wszystkie dotyczące diety, ale dwa szczególnie podkreślone są. Przede wszystkim nie używać napojów, krótko mówiąc, jakich? Uzależniających. Uzależniających, tak jest. Alkoholowych, bo między innymi on uzależnia. Stan innej świadomości. Tak, dlatego tu jest powiedziane, że gdy wytrzeźwiem, to znów do niego wrócę. Tak jest, czyli nauk. No dobrze, ale powiedzmy taką rzecz. Jak do tego się odnieść? No ja nie upijam się. Ale tak od czasu do czasu lampkę wina czy kieliszek alkoholu. Co Biblia mówi w ogóle na temat alkoholu? Czy tak zwane umiarkowane picie, czy ono w ogóle istnieje, to jest inny problem, czy istnieje? Czy możemy brać to pod uwagę? No myślę, że ten wiersz 31 jest tu wyraźny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzyp pukarze i lekko i tak dalej. To jest pokusa po prostu, natomiast dzisiaj badania naukowe stwierdzają wyraźnie, no nie ma nic dobrego w alkoholu. No, poza ewentualnie jakimiś medycznymi wskazaniami do dezynfekcji czy jakichś tam tego typu rzeczy. Ale żeby miało rozładować stres ludzki, bo niektórzy mówią, że piją po to, że się stresują, bo muszą rozładować swój stres i tak dalej. Inni, bo nie potrafią się bawić inaczej i tak dalej. To jest kwestia kultury, której nam brakuje, bawić się bez alkoholu czy rozładować stres w inny sposób. Tak, możemy podkreślić to, co dietetycy, naukowcy podkreślają również, że nawet najmniejsza
dawka alkoholu poraża niektóre komórki mózgowe. Nawet najmniejsza dawka alkoholu powoduje to, może na zewnątrz to od razu nie widać, powoduje, że człowiek nie potrafi logicznie myśleć czy zachowywać się. Dlatego Pismo Święte stoi na stanowisku, ta prawda stoi na stanowisku całkowitej abstynencji. To trzeba jasno, wyraźnie podkreślić, bo niektórzy mówią, a tam jedna lampka wina, albo trochę, albo to. Nie. Pismo Święte mówi, nawet nie patrz w tym kierunku, bo to cię skusi, a skutki tego są tragiczne. Ileż to razy po jednej lampce wina ktoś się od razu zachowywał tak, że później tego bardzo, bardzo żałował. Czyli po prostu krótko, słowo prawdy mówi, nie używaj, nawet nie patrz w tym kierunku, a w tych tekstach, w tych wypowiedziach na temat spożywania, jaki wniosek byśmy wyciągnęli? Że ta prawda jest mało znana społeczności, bo jeżeli nawet używa się wina do celów sakralnych, to wielu ludzi mówi, jak to, nie można spożywać wina. Tak, a ja mam na myśli w tym wypadku bardzo dobra myśl, warto, że została podkreślona, a jakie rady wypływają dotyczące spożywania pewnych pokarmów? Jak byśmy to mogli określić? I tu musi być też umiar. Nie może być pożądliwości naszych zmysłów. W tym momencie, jak tylko czujemy zapach świeżego chleba, to jesteśmy w stanie zjeść go w całości. Jak tylko poczujemy smak słodyczy w ustach, tak, to też trudno nam się pohamować. Więc dlatego jest tutaj bardzo rozsądna rada, abyśmy pohamowali swój apetyt. Dlatego, że to, co na początku wydaje się słodkie, smaczne, później nie będzie dla naszego zdrowia. Jest takie nawet fajne powiedzenie, jedz po to, żeby żyć, a nie żyj po to, żeby jeść. Tak. Czyli jak będę przechodził koło baru z kebabami, to nóż wyciągnąć sobie i na gardło. No tam masz w pewnym momencie ten nóż i gardło. No tak, że nadmierne spożywanie nawet dobrych rzeczy. Ja już nie mówię o złych rzeczach, szkodliwych rzeczach, o których Pismo Święte mówi, nawet nazywa pewne rzeczy jako nieczyste. O tym nawet nie wspominamy, ale nawet te dobre rzeczy muszą być przyjmowane, to co słusznie było podkreślane, z umiarem, bo jak za dużo tego spożywasz, to tak rzeczywiście jakby sobie sam nóż do gardła przykłada. Więc tutaj mędrzec pod natchnieniem Ducha Świętego bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie oczywiście. Przede wszystkim ze względu na skutki, jakie to przynosi. Tak. Dlatego mówi, lepiej pomyśl, zastanów się, unikaj, nie patrz, bo te skutki mogą być bardzo niedobre dla ciebie. Tak. No i proszę bardzo. Róbmy tak, żeby pożywienie było dla nas lekarstwem. A lekarstwa nie je się w dużych ilościach. Tylko wtedy, kiedy jest to 3 razy dziennie albo raz dziennie, więc w zależności od naszych potrzeb, od tego, co wykonujemy, a nie po to, żeby być sytym. To jest też ważne, gdzie się znajdujemy, z kim przebywamy, w jakiej kulturze się obracamy. One mają wpływ na nasze zachowania i często nawet to, że wiemy o tym, że to nam szkodzi, że to nie jest dobre i tak dalej, to jednak przebywając w określonym środowisku możemy łatwo ulec takim rzeczom. I też Biblia w wielu miejscach wskazuje, aby nie przebywać z takimi osobami w takim środowisku. Więc już ten wybór powinien powstawać wcześniej. Tak. I po to jest ta zresztą Księga Mądra, żeby nam o tym przypominać. No, przepraszam bardzo, nie chcemy nikogo dotknąć, ale nawet święta, chrześcijańskie święta, tak się czasem nazywa, to dzisiaj czym są? No. Okazją do rozluźnienia obyczajów. Obyczajów. I alkohole tam są, i przede wszystkim nadmierne spożywanie pokarmu, i to nie zawsze tego najzdrowszego pokarmu i tak dalej. Dlatego też
umiarkowanie. No i warto jeszcze podkreślić na temat naszej odpowiedzialności. No to przeczytajmy 24 rozdział, wiersz 11 i 12. Proszę bardzo, do czego jesteśmy powołani? 24 rozdział, 11, 12 wiersz. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to. A ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Tak. I 23 po 28. A jeszcze to pochodzi od mędrców. Niedobrze, jeśli się sądzi stronniczo. Kto mówi winowajcy, jesteś niewinny, tego przeklinają ludy, temu złorzeczą narody. Lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi. Spływa na nich błogosławieństwo i szczęście. Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta. Wykonaj najpierw swoją pracę na zewnątrz i upraw dla siebie pole, a potem zakładaj swój dom. Nie bądź bez powodu oskarżycielem swojego bliźniego i nie nakłaniaj swoich warg do fałszywych zeznań. Tak. A więc przede wszystkim jest podkreślone, aby niesprawiedliwie nikogo nie osądzać. Ale warto przy okazji też jeszcze inną rzecz powiedzieć. A co należy uczynić, co jest naszym obowiązkiem, jeżeli widzimy ludzi źle postępujących? Otóż to takie bardzo ludzkie, 29 wiersz. Jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię. Natomiast w 22 rozdziale i w 10 wierszu jest taka rada. Wypędź na śmiewce, a ustanie kłótnia. Ucichnie swar i zniewaga. Tak. Jeżeli są problemy, no trzeba usunąć źródło. Nie musimy słuchać wszystkich rzeczy, które ktoś mówi, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy mówione stronniczo, mniej lub bardziej. Wypędź na śmiewce, ustanie kłótnia. To jest jeden ze sposobów, jaka jest nasza odpowiedzialność nawet za dobrą atmosferę w towarzystwie, w rodzinie, w grupie, jak postępować. Ale jeszcze, proszę bardzo. I myślę, że powinniśmy zająć stanowisko, nie milczeć. Jeżeli widzimy, że coś jest niewłaściwego, naszą odpowiedzialnością jest zająć właściwe stanowisko. Tak. To zgodne z prawdą, dlatego warto uczyć się tej prawdy. Więc uważam, że powinniśmy zaproponować seminarium dla polityków polskich. Komu jak komu, ale im to byłoby potrzebne. Oparte na Słowie Bożym. A takie mądre rady. A jeżeli widzimy, to już Ania częściowo powiedziała, jeżeli widzimy, ktoś źle postępuje i nie zwrócimy mu uwagi, no to jaki efekt? Kogo osądzamy przede wszystkim? No, siebie. Tak. Siebie osądzamy, tak jest. Gdy widzisz brata grzeszącego, Chrystus powiedział, to idź do niego i powiedz mu. Do niego nie rozgłaszaj tego. A jeżeli on zrozumie, uratowałeś człowieka. Tak. Nasza odpowiedzialność jest również wtedy, kiedy wybieramy przywódców, dowódców. 24 rozdział, wiersz 6. Pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę. A zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Czy w grupie, czy w zespole, czy nawet w rodzinie musi być mądry dowódca. Tak. I jesteśmy odpowiedzialni, kogo desygnujemy na to stanowisko. Komu polecamy kierowanie grupą. To też jest nasza odpowiedzialność. Nie tylko ten, kto powie, ja jestem mocniejszy i ważniejszy, tylko takie róbmy wybory, aby można wygrać wojnę. Tak.
Tak jest. Dobry dowódca, ale musi mieć również dobrych doradców. Tak, tak, tak. Oczywiście. Tak. Dobrze, a więc szanowni państwo, rzeczywiście tak jak tytuł naszego studium jest na temat słowa prawdy, możemy podkreślić, jak wspaniałe prawdy są właśnie w tej księdze pochodzenia boskiego, napisanej co prawda ludzkim językiem, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Cóż nam innego pozostaje? Tylko jedno, abyśmy z tej prawdy chcieli korzystać, no i zgodnie z tym żyć i zgodnie z tym również odnosić się do innych ludzi. Jest tym wielkie błogosławieństwo dla chwały Bożej, dla naszego dobra, jak również dla dobra innych ludzi. Wspaniałe rzeczy i dlatego, szanowni państwo, chcę zaprosić na kolejne studium, które będzie za tydzień, a też ciekawy bardzo tytuł. Skrywanie za maską. Bardzo wymowne, żeby być takim, jakim jesteśmy. A zresztą nic nie mówię, zapraszam państwa na tą kolejne studium, w którym będą słowa prawdy, żeby nie skrywać się za maską, tylko być takimi, jakimi powinniśmy być. Dziękuję za obecność i wierzę, że lekcja ta była, może być i była wielką pomocą dla nas. Za to chcemy naszemu Bogu podziękować. Dobry Panie Boże Wszechmogący, z całego serca dziękujemy Ci za Twoją mądrość, że ją objawiłeś, że jesteśmy tymi, którzy tę prawdę poznają. Za naszym pośrednictwem inni także mogą usłyszeć te piękne słowa tej prawdy. Sprawa, by zapisały się one w naszych umysłach głęboko, żeby stały się tym, co kształtuje nasze charaktery i sprawia, że jesteśmy coraz bardziej podobni do Chrystusa. Niech ta niezwykła mądrość wynikająca z Twojego słowa stanie się udziałem wszystkich słuchających i dobrodziejstwem dla naszego kraju, a także dla całego świata. W imieniu Jezusa Chrystusa, to błogosławieństwo proszę i dziękuję. Amen. Amen. Thank you.